Elizejski był Elizejski o jakże wdzięcznej nazwie Bogarów! Wielkie brawa! Panie, krzyczą w takim razie do swoich przeciwników Unia.pl! Bogarów! Unia.pl! Pierwszy pojedynek! Co to zadaje smoczek? Co to zadaje? Dobra? Ja chciałem mieć swoich zapytanów. Chodzę! Dalej! Dalej! Ale proszę Państwa, nie mamy się czego wstydzić. Mamy i mistrzów, i nasza drużyna wicemistrzowie w walkach grupowych rycerskich. Dzisiaj do zobaczenia już wkrótce. A oto na naszą arenę wchodzą Cannabis Factory. Obaj panowie, fabryka świn. Pierwsze i trzecie miejsce indywidualne w kategorii 1 na 1. Kontra, Konstantin Gladi. Mikołaj i Mars. Dwaj panowie, być może M&M będzie ich sponsorować, kiedy Mars nie będzie. Jeden, dwa, trzy, cztery. Nie musisz dziękować za tą reklamę. Pokaż, czego jesteś warta. Proszę Państwa, ci, którzy wygrają, spotkają się z Unią.pl w wielkim finale. Oj, pies. Taki pies, tak mały. Cannabis Factory to specjalnie duet utworzony na tegoroczną ligę licencką. Na co dzień obaj gentlemeni reprezentują jakże piękną, brzmiącą zdrowy koszulę. Fabryka Świn z miasta. A dodam, że Fabryka Świn jako jedyni chyba ze świata licenckiego polskiego pojawili się w programie Mandala. Ale nie ma przerwy w walce, jeżeli komuś hełm spadnie. A co jest wtedy? No zakłada hełm, ale oni cały czas się biją. Jeżeli oni się cały czas biją, no tak ma i się strzeli, nie, to ja wolę, żeby on założył ten hełm, niech jeden pierwszy. Dobra, niech tam będzie głównego. Dobra. Nie, Cannabis Factory, tak jak Unia.pl, jest to, że pokonali swoich przeciwników.
przypadkowo już za chwilę spotkają się ze sobą. Podniosę wam, bo nie ma kto wam już tego. No i słuchajcie, tak jak ze przeciwnikami mamy jeszcze brawa. Jeśli wybrała pojedynek o trzecie miejsce, już właściwie nie ma na co czekać. Dawać! Sekundowa dogrywka jak najbardziej wskazana. 30 sekund dogrywki. Kontrali zdali do garów! Uwaga! Gotowi? Walka! Ale zwycięzcą w ostatnim turnieju gdyby Unia PR.
pokonała Cannabis Factory, byłoby to na pewno.